5 sierpień 2022. Pomnik kapłanów Bazylice Mariackiej zamordowanych tylko podczas wojny. 2779 kapłanów, którzy życie swoje oddali Chrystusowi i Polsce w latach 39-45. Błogosławieni, którzy umierają w Panu. Pomnik postawił za to Przytocki, ksiądz, który umarł tutaj na stojąco, w tej bazylice, męczony za komunistów. Proboszcz Kościoła Serca Jezusa, którym wikuryszami byli Bronisław Komorowski i Rogaczewski, zamordowani w Stutthofie. Pomnik ten fundował również biskup Nowicki. Biskup Nowicki był dwa razy w Dachau. Pierwszym razem 4 maja 1940 roku, potem w Sachsenhausen, a drugiego 13 grudnia 1940 roku przywieziono 527 kapłanów. 527, to znaczy 527-letni program przestępców ustalony i wydany w Konstantynopolu 12 października 1492 roku, kiedy Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Krzysztof Kolumb, wnuk króla Władysława Jagieły. Tutaj mamy tablicę pamięci męczeńskiej ofiary duchowieństwa w Polsce złożonej w pracy kapłańskiej walki o wolność w służbie miłości bliźniego, w pracy oświatowej i wychowawczej, w więzieniach i w obozach. Kaplicę tą ufundowali kapłani trzech historycznych ze sobą związanych diecezji: chełmińskiej, gdańskiej i włocławskiej. W poszczególnych diecezjach zginęło w chełmińskiej 344 kapłanów, częstochowskiej 61 kapłanów, gdańskiej 5 kapłanów, gnieźnieńskiej 137 kapłanów, katowickiej 80, kieleckiej 17, krakowskiej 40, lubelskiej 50, lwowskiej 87, łódzkiej 132, łomżyńskiej 40, łódzkiej 39, pińskiej 62, płockiej 110, poznańskiej 212, przemyskiej 38, sandomierskiej 26, siedleckiej 24, tarnowskiej 25, warszawskiej 85, wileńskiej 92, włocławskiej 220, prowincji zakonnych 276 kapłanów oraz 262 braci zakonnych. 2779 kapłanów, którzy życie swoje oddali Chrystusowi i Polsce w latach 1939-1945. A teraz mamy księdza Michała Woźnickiego, obrońcę mszy świętej trydenckiej, którą odprawiali ci wszyscy kapłani, prawdziwi kapłani. I tutaj, w tej katedrze mariackiej w Gdańsku, umarł na stojąco ksiądz Zato Przytocki. Biskupem był biskup Nowicki, więzień Dachau. Otruty 10 marca 1971 roku w Warszawie, w tym samym szpitalu, co otruto sproszkowanym szkłem kardynała Hronda. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Yes.